Cześć, siemanko, z tej strony Kawson i witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I moi drodzy widzowie, odcinek z serii jak montuj jak ktoś, czyli dzisiaj mamy jak Jacob, moi drodzy, tak? Dzisiaj mamy montuj jak Jacob i dzisiaj wam pokażę, jak zrobić chyba 5 efektów z filmów Jacoba. No to po prostu tak już tak w skrócie, od razu, nie bez zbędnego przedłużania. Zostawcie łapki w górę zostawcie, będzie mi bardzo miła. Oraz suba, sub też byłby bardzo mega miły. I jeszcze, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, jak jaka ma być kolejna postać w tej serii, w kolejnym odcinku, czyli montuj jak kto, bo wasze porady dla mnie są najważniejsze w tej kwestii, żeby wiedzieć, co wy chcecie na tym kanale. No i to chyba w sumie tyle i dziękuję wam za to, więc zapraszam do efektów, nie? I kace. Dobra, więc moi drodzy, pierwszy efekt, który teraz wam zaprezentuję od Jacoba, jest to takie zmieniające się napisy i w skrócie wygląda to po prostu tak. Natomiast w drugiej części wyzwania będę musiał wynająć Lara Croft, osłaniać ją i wygrać z nią mecz. Nie fajnie. Okej, i ja jako, że sam sobie chciałem nagrać klip do tego, a mi się nie udało, po prostu mnie mój głupi internet zawiódł, to wykorzystam klip Evrona. I dobra, znajdźmy sobie tutaj u Evrona, nie wiem, cokolwiek z areny, na przykład tutaj coś takiego. I mamy zrobić takie jakby wychodzące słowa, takie, no, jak już widzieliście. I jak coś takiego zrobić? Na początku Evrona przyciszmy sobie. I czemu wybrałem Evrona? No bo Evron to jest Evron, dobra. I jak coś takiego zrobić? Więc najpierw sobie tutaj znajdujemy na przykład moment takiego filmu. Evron akurat tutaj kamerki nie ma, ale to po prostu chodzi o same napisy, więc szukamy czegoś takiego. I mamy jest, bardzo piękny opis. Uwaga, jest, tutaj mamy słowo jest, bardzo piękny. No i tutaj mamy jest, bardzo piękny opis. No to dobra, i mamy już podzielone. I teraz tworzymy, moi drodzy, warstwy tekstowe. Czyli piszemy tutaj jest, tutaj zaznaczamy sobie tutaj to. I ja, moi drodzy, mam tutaj efekt controls tutaj, bo ja to mam oddzielone. Wy macie to gdzieś chyba tutaj albo tutaj. Nie wiem, wy gdzieś to macie w swoim domyślnym miejscu, ale ja tutaj mam tutaj. Ja to tutaj mam tutaj. Tak, mam po prostu to w innym miejscu, bo ja to mam sobie wygodniej. Dobra, damy sobie czcionkę tutaj Unisans, taka najbardziej podstawowa. I tutaj sobie ustawiacie na przykład, ja daję zawsze shadow teraz ostatnio, bo to jakoś po prostu siada ładnie. Dajemy coś takiego i no tak z grubsza tyle. I żeby tutaj zmienić kolor, wystarczy po prostu kliknąć sobie fill i wybieramy kolor, tak żebyście wiedzieli. I moi drodzy, dajemy sobie ten napis, skracamy sobie go tak, ustawiamy go sobie tu gdzie chcemy, czyli no ja daję tutaj jest. Jest, tutaj będzie bardzo piękny. Czekajcie, tylko to sobie cofniemy. Nawet dajemy sobie tutaj to. Jest bardzo piękny. I jeszcze dajemy sobie tutaj to. I tutaj będzie bardzo piękny, czyli dwa słowa bardzo. I jeżeli teraz taki tip, jeżeli chcecie mieć ludzie polskie słówka, nie? Tutaj, bo nie możecie napisać, jest bardzo P i E, nie da się po prostu, to na przykład odpalacie Google i piszecie piękny, to sobie kopiujecie, Ctrl C, no i tutaj wklejacie i macie polskie słówka, jest bardzo fajnie. I to dajemy na przykład bardzo piękny, i tutaj piękny damy sobie na kolor czerwony na przykład. Dajemy sobie na kolor czerwony i tutaj dajemy opis, tyk, opis, mamy tutaj bardzo ładny opis. I na opisie też damy kolor czerwony, ale tutaj ma być jakby kolor balans, czyli efekt, który jakby zmienia kolor. Czyli wchodzimy sobie w efekty, wpisujemy kolor balans. Bardzo fajny i wygodny efekt. Gdy sobie go przyciągniemy na tekst, mamy w efektach coś takiego hue. I klikamy sobie hue na zegarku na początku tekstu. Przenosimy to na koniec tekstu. Klikamy tutaj punkcik, który nam zaznacza jakby miejsce na czasie. No i przyciągamy sobie na przykład tutaj do 3. I mamy już efekt, który nam zmienia kolory, tylko to musi być najpierw czerwone, tak. I tak, teraz działa, jest git. No i co teraz jeszcze z tym można zrobić? Tutaj jeszcze możemy dać na przykład glow. Glow możemy dać na przykład, jest tutaj taki glow highlights ten i dajemy sobie tego glowa na wszystkie te napisy, bardzo ładnie. I na przykład jeszcze można dać fake handle movement, czyli takie jakby te napisy się tak fajnie będą ruszały. I takie dodatkowe efekty, to jak chcemy. I dajemy na nie jeszcze video transition, bounce pack, to możecie znaleźć na YouTubie. Ja wam nie mówię gdzie, po prostu poszukajcie i będziecie wiedzieli, bo ja szczerze sam już do końca nie wiem, gdzie to można znaleźć. I dajemy sobie po prostu efekt pop, tak. Efekt pop, tylko może ten napis zrobiłem trochę za krótkie, to będzie w ciągu 2 sekund. No ale to możecie po prostu bardziej rozciągnąć, na przykład tutaj będzie to dłużej, to tak, no. Żeby to wam się podobało, a to się ma wam podobać ten efekt, nie? No i tutaj jeszcze dajemy efekt dźwiękowy. Okej, i no właśnie, jak już mówiłem, wybieramy sobie dowolne efekty dźwiękowe swoje do przejścia. Na przykład tutaj dam jeden taki, żeby były na przykład różne te efekty, albo mogą być takie same. Na przykład ten dajemy sobie tutaj na koniec, o coś takiego. Wyrównajmy sobie to ładnie, ten dajemy sobie tutaj też. I zróbmy, że ten co jest tutaj będzie na koniec i wygląda to mniej więcej tak.
No i efekt z napisami jest zrobiony. Może być na przykład tutaj, na przykład nam tu wystaje poza to, czyli po prostu przyciągamy i będzie się poruszało i nam nie będzie wystawało, jeżeli chcecie. I tutaj na przykład można zmniejszyć ciut hue, żeby to nam aż tak strasznie nie migało, na przykład do jednego i wtedy będzie to wyglądało trochę lepiej. No, więc przejdźmy do kolejnego efektu. Dobra, moi drodzy, drugi efekt, czyli efekt takiego przejścia, który macie... KPL. Błagam, łuk. I dobra, taki efekt, jak można go zrobić? Można go zrobić na w sumie parę sposobów. Na przykład Evron ma tutaj coś takiego, patrzcie, coś takiego. A Jacob ma po prostu przejście takie Sandy, Samus albo z czegoś innego. I uwaga, jak takie przejścia zdobyć? Moi drodzy, takie przejścia najczęściej trzeba po prostu kupić. Więc najlepszym sposobem jest kupienie. Niektórzy krakują, ja nie zachęcam do krakowania, bo jest to po prostu jakby kradzież w sumie. Ale pokażę wam, jak to zrobić, jeżeli macie kupione jakiekolwiek przejścia. No ja na przykład mam z Aftera FX-a przejścia kupione, więc mamy coś takiego. Patrzcie, tu mamy jeden klip i uznajmy, że na przykład chcę dać sobie to, jak on już tutaj zlatuje. Coś takiego. I uwaga, jak to robimy? Tutaj mamy na środku ładnie nic, mamy pustkę. Czyli robimy napis i dajemy na przykład dwie areny later, czyli później. Tak, dwie areny later. Tworzymy sobie napis. Dajemy to jeszcze troszkę dłuższe, żeby było. I tutaj jak to robimy? To nawet można jeszcze powiększyć w sumie. Czekajcie, tyk. Powiększamy sobie to nawet jeszcze troszkę, ale też nie za dużo. Coś takiego, dobra, jest git, myślę. I uwaga, co z tym, moi drodzy, robimy? Robimy to z tym, że dajemy najpierw kolor balansa, czyli tak jak wcześniej robiliśmy kolor kolor balans. Przeciągamy sobie tutaj. Znowu robimy hue. I teraz dajemy tak nie za dużo, czyli na przykład 142, coś takiego. Czekajcie, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy. O, tak w miarę, można dać, nawet dajmy trochę więcej. Wy wiecie, jak to już zrobić, już się nauczyliście. Dajmy na troszkę więcej, dobra. Tak samo dajemy glowa, jak wcześniej wam pokazywałem. Możecie dać najróżniejszego glowa, ja na przykład znowu dam tego samego. Jest git, mamy glow. I to się jeszcze u Jacoba na przykład powiększa, czyli żeby to się powiększało, dajemy position scale. Zaznaczamy sobie te dwa keyframe. Przeciągamy znowu do końca, zaznaczamy tutaj, klikamy skalę, powiększa na przykład do 110, klikamy Vector Motion i gdy klikniemy Vector Motion, to możemy to wyśrodkować. O, jest git i teraz będzie na środku. I teraz przejdźmy do sedna, czyli jak zrobić to takie przejście, jak jest u Jacoba. Ja na przykład mam, moi drodzy, Flexile wykupione przejścia i użyjemy sobie właśnie ich. Musimy sobie uciąć wideo, to, które chcemy przeciąć do tego, jakby tutaj, do tej jakby przejściówki, tak można powiedzieć. I zrobimy tak symetrycznie po obu stronach. Mamy coś takiego. I co z tym robimy? To sobie damy troszkę niżej, żeby wam to lepiej w sumie pokazać. I tutaj mamy to, gdzie chcemy zrobić przejścia, że tutaj jest przejście na to, to fajnie wygląda i z tego jest przejście na to. Zaznaczamy sobie tutaj to, jeżeli mamy na przykład przejścia w Afterze, bo są też przejścia do Premiere i po prostu w Premierce są poradniki na YouTube i tam możecie zobaczyć, ja... bo to są głównie poradniki z Kraków, a ja nie zachęcam, więc ja wam pokażę na legalnym programie. Klikamy Replace with After Effects Composition i teraz się to otworzy w Afterze. I dobra, i tutaj mi się otwiera coś takiego, więc dajemy sobie poradnik, nazwa, tak, zapisz plik, jest git, super. No i mamy sobie to, i tu nagle mamy ten napis. Ja tutaj mam moje Flexile i jak się Flexile na przykład tutaj dodaje? Po prostu klikamy sobie, on ma lensy, czyli coś takiego. Klikamy sobie na przykład ten podstawowy lens, klikamy w to dwa razy, klikamy Ctrl S, jest git, wchodzimy. Premierki, w Premierce stworzył nam się nest i ten nest przerzucamy jakby nad to, to przeciągamy, żeby był dźwięk i wygląda to tak. Tylko widzicie, jest teraz coś takiego, że, czyli to jest po prostu za mały tutaj okres czasu i możemy po prostu przyspieszyć to przejście w Afterze, czyli, bo tutaj widzimy, że to jest po prostu za długie, czyli wchodzimy sobie tutaj i wchodzimy sobie w Thread Transition, no i przyspieszamy trochę to przejście. O, trochę je przyspieszamy. No i przejście jest przyspieszone. Tylko jak widzicie, tutaj jest to po prostu, no zrobiłem głupio, bo za mało czasu tutaj jest na przejście, czyli na przykład to sobie przesuniemy trochę jeszcze, dajemy sobie to dłuższe, tutaj sobie przesuniemy wszystkie te efekty i będzie git. Dajemy dłuższe, żeby to po prostu więcej trwało, żeby było więcej czasu na przejście, czyli jeszcze raz klikamy na przykład tutaj na zakończenie i teraz będzie po prostu więcej czasu, więc tak tutaj. Dobra, tutaj mamy teraz tego więcej, czyli dajemy na przykład teraz lens dwójkę i teraz to wygląda tak.
Ctrl S, przenosimy znowu Nesta i teraz to powinno być git, patrzcie na to, o. No, dokładnie tak jak u Jacoba. No, więc przechodzimy do kolejnego efektu. No i moi drodzy, trzeci efekt, który wygląda tak. Go boję, dobra, boję się go. Zajście numer 2 i nie wiem gdzie on jest. Halo, panie Midasie. Dobra, więc jak, co musimy zrobić w tym efekcie? Jest to pewnie efekt znany wam wszystkim. Po pierwsze dajmy sobie tutaj muzyczkę, że tutaj sobie muzyczka leci. Jest po prostu bardzo fajnie, tutaj Evron sobie coś gada. I to są takie momenty znowu w filmach, po prostu takie, że zastanowienie się, coś takiego. Czyli na przykład dajmy sobie, na przykład tutaj dajemy na przykład na to plus i tutaj sobie to zaznaczamy. Ja zawsze jak są takie momenty jakby ciszy, to daję sobie label i yellow i potem sobie zaznaczam i potem łatwiej mi to znaleźć, jeżeli na przykład coś trzeba poprawić. I co tutaj dajemy? To po prostu, moi drodzy, jest banał, zmieszamy skalę na przykład do 80, tutaj jest git, robimy Lumetti Color, znajdujemy kolor albo black and white. Są dwa efekty, black, white. Możemy dać albo black and white, albo Lumetti Color. Lumetti Color ma szersze jakby spektrum, można się tym bardziej bawić kolorami, żeby są bardziej jaskrawe, mniej jaskrawe. I jeszcze dajemy reverb, czyli studio reverb, coś takiego. I wychodzimy sobie tutaj edit, great hall, no i mamy ten efekt, ale jeszcze u Jacoba jest na przykład później bez tego wszystkiego, czyli o coś takiego. I tutaj po prostu jest bez muzyki to, tak. To jest to po prostu bez muzyki. I wygląda to tak, jak u Jacoba. No, i to chyba był jeden z tych łatwiejszych efektów w tym, w sumie, filmie. Więc lecimy dalej. Dobra, moi drodzy, teraz ciut trudniejszy efekt i co będzie nam w nim potrzebne. I zapraszam was serdecznie do oglądania. Pierwsze będzie nam w nim potrzebna taka mapa, o, coś takiego, dajemy sobie to na troszkę dłużej, tak na 10 sekund około i mamy jakby tutaj, jest, uznajmy, że tu jest przejście tak jak było poprzednio, czyli tutaj był ten efekt z przejściem, tu jest to przejście niby, nie? I jak zanimować tą mapę, żeby było tak jak jest u Jacoba, czyli że na przykład lecimy na daną miejscówkę. To całe trzeba mieć After Effectsa i to ja bym w innym programie w sumie obecnie nie umiał zrobić. I co tutaj trzeba, moi drodzy, tutaj trzeba w sumie zrobić, więc po pierwsze, moi drodzy, otwieramy to w Afterze, robimy tego, suba właśnie dostałem, ale fajnie, sub, dziękuję za suba, też może zostać suba. Powiększamy sobie to tak, o, i na przykład dajemy sobie, że tilted towers. I przepraszam was, że tu jest po prostu takie zdjęcie słabe, ale no innego po prostu nie znalazłem. I uznajmy, że lecimy na tilted towers, nie? I jak to robimy, żeby to się tak fajnie wszystko tutaj obracało i w ogóle. Mamy to ładnie powiększone, klikamy Ctrl D, czyli mamy dwie takie warstwy. Na tej warstwie u góry zaznaczamy sobie, bierzemy sobie pen tool, czyli G klikamy. No i tutaj zaznaczamy sobie tak plus minus taki kwadrat, nie, żeby było git. Coś takiego, że na tilted lecimy, jest super. OK. I jesteśmy na tilted. OK. I co tutaj teraz trzeba, moi drodzy, zrobić? Wchodzimy sobie tutaj bodajże, gdzie to jest? Wchodzimy sobie tutaj w to pod spodem, czy to tutaj. I dajemy po prostu niższe opacity. Już mamy ten efekt, który jest u Jacoba, czyli takie coś, nie? Wiecie, o który chodzi. OK. Ale to chyba nie koniec, bo to tutaj można się to naprawdę na różne sposoby poławić. Dajmy sobie tutaj rename'a, żeby było... I tu mamy na przykład coś takiego, no to jeszcze możemy dać różne efekty, czy na przykład glow. I tutaj dajemy glow i stylizę, coś takiego. I tu można na przykład dać jeszcze na to różne efekty, na to jeszcze można dać na przykład sabera, że tutaj się będzie pojawił taki saber, ale tak w skrócie wam po prostu pokażę, jak to ma wyglądać. No i to na razie wygląda. I co tutaj możemy, moi drodzy, zrobić? Tam jest napis, ale napis zaraz zrobimy. To robimy sobie, moi drodzy, precompose, czyli klikamy sobie tutaj, precompose, precomp, klikamy to jeszcze raz tutaj, dajemy sobie 3D, transform, Y rotation, no i dajemy tutaj jeszcze trzeba skalę, moi drodzy, powiększyć. Czekajcie. Skalę powiększamy. Dajemy coś takiego. Zaznaczamy sobie Y rotation. No i to sobie leci coś takiego. No i to wygląda tak. To można na przykład troszkę szybciej, coś takiego, git. Myślę, że będzie super. Na przykład to skróćmy sobie na do 10 sekund. No i to leci szybciej. Tutaj jeszcze dajemy na przykład... co tutaj można dać? Napis. Tam jest napis, moi drodzy, więc dajemy sobie napis. Lecimy na til... Ten napis sobie zmniejszamy, żeby się nam tu zmieścił. To dajemy sobie na białe, bo tam widziałem, że chyba też się zmieniał kolor jeden, więc dajemy sobie białe. Wchodzimy w efekty, dajemy drop shadow. I oczywiście możecie się też bawić z tymi tutaj efektami, czy na przykład tutaj dajecie najróżniejsze efekty, nie? Więc tutaj mówię, też jest dla was zabawa, ludzie, też jest dla was zabawa. I się bawcie efektami, bo zabawa efektami jest super. To na przykład możemy dać szary, albo dobra, czarny będzie jednak pasował. Dajemy tutaj hue, hue saturation, to jest też bardzo znany efekt chyba. Coś takiego, tutaj klikamy z altem, piszemy team, gwiazdka 66, zmniejszamy.
to dajemy sobie tutaj i to też leci z tym. Widzicie, to fajnie leci. Na to też możemy dać glowa. Glow, stylizę. Ja zawsze daję takiego glowa. Coś takiego. No i wygląda nam to tak, ale dajmy to jeszcze wyżej. Tutaj lecimy na tilted, bo tu jeszcze będą te czarne paski. Czarne paski możemy zrobić sobie albo tutaj, albo również w Premierce. I te na przykład paski możemy zrobić tutaj po prostu, że tu się tworzymy jakby dwa new solid i one się wysuwają. Ale wygodnie będzie teraz w Premierce, więc tutaj sobie to dajemy Ctrl S. Wracamy do Adobe Premiere Pro, bardzo fajnie. Tutaj nam się to kończy, czyli to usuwamy. Git, dotąd to jest. I jak robimy sobie tutaj te czarne paski? Żeby zrobić takie tutaj czarne paski, wychodząc nawet ładnie, można to zrobić na wiele sposobów. Ja na przykład, moi drodzy, znajdę sobie teraz paski i dwa efekty, więc dajcie mi sekundkę. Okej, moi drodzy, znalazłem sobie paski tutaj HD takie. I co zrobić, żeby te paski tak wyszły, tak jak u Jacoba? Dajemy po prostu jakiekolwiek transition, czyli na przykład tutaj damy video effects, to wezmę sobie tutaj na przykład pull, tylko żeby to na przykład tak powoli długo wychodziło, to po prostu to przejście sobie przedłużamy. O, tylko nie aż tak, chwytamy sobie tutaj i dajemy na przykład tyle. I wtedy tak wychodzi nawet w miarę powoli. I co tutaj jeszcze z tym można zrobić? Tutaj jeszcze jest taki efekt. Party classy są, czyli bierzemy na przykład party classy. Tutaj ja mam takie. I po prostu, moi drodzy, żeby party classy przenikały, wchodzimy sobie opacity, blend move, screen. I jeszcze dajemy na przykład tutaj opacity, zmniejszamy troszkę, żeby było na przykład 44. Mamy dwa takie, tyk, dajemy. I mamy coś takiego. I tutaj oczywiście jeszcze można dać muzykę, czyli dajemy muzyka, bo muzyka tam też jest. Tylko muzyka na przykład tutaj jest głośniej. No i tak to wygląda. Na przykład ten napis, jak tutaj na przykład chcemy zrobić, to możemy zrobić coś takiego po prostu, że ten napis wchodzi do, też do precompoza. Tak, wiecie, kopiujemy ten napis, usuwamy stąd, wchodzimy w precompoza, dajemy go tutaj i napis też wtedy leci z tym. Więc możemy tu na przykład napis tutaj sobie w precompozie na przykład zmniejszyć, czyli dajemy sobie, no po prostu możemy go zmniejszyć, żeby był mniejszy trochę i zapisujemy to wszystko, potem przechodzi. I wiecie, teraz napis tutaj jest, więc to trzeba jakby wszystko na to uważać i wtedy będzie git, a to jest tak pomniejsza po prostu ten efekt. I moi drodzy, ostatni efekt, efekty i w ogóle, czyli po prostu jakby takie płynne przechodzenie wideo, czyli zobaczmy sobie tutaj Evrona. Osoba, która zrobi więcej fragów, tylko dostaje nagrodę. Co proszę? Jadą do mnie, mam ich. Stary chłopy na wstecznym jadą taksówką, no. O, dobra, kolega chyba już w końcu coś ogarnia. Ta, oni ogarniają. Ja pierdzenia maców, nie mam maców. A mam macy, bo ja miałem lamę. Żartowałem, jednak chilluję. Laseruje gościa, ma zero. Nie zabierajcie mi go. Nie zabierajcie. Zostaw mi go, zostaw mi go, zostaw mi go. Dobra, zabił mnie, on mnie zaserował w sekundę. Co zrobiłeś, Kuba? Po twoją kartę. No ta, to jest Warfish. Dobra, nice. Nie, tutaj fishy. Dobra, to ty. Dobra, bo już dwie sekundy już. On zabiera itemy. Pode mną. Zostaw to. Kacperek? Nie no, Kacperek nie ograł. Nie no, że... No i tutaj, wiecie jak to wygląda, w sensie u Evrona jest muzyka, ja dam tutaj swoją autorską i po prostu szukamy tutaj sobie ciekawych momentów w filmie, po prostu tutaj dajemy sobie coś takiego, że są ciekawe momenty w filmie i sobie podzielimy. Tutaj sobie gada, czyli nic ciekawego. Tutaj jedzie, czyli znowu nic ciekawego. Tutaj zauważa, że ma jakiegoś przeciwnika, czyli dajemy, że coś się dzieje. Tutaj mamy fighta, czyli dzieje się. Tu się na przykład, wow, zabiłem go i tutaj leci dalej, czyli, moi drodzy, dajemy sobie na przykład muzyka normalna, leci tyk, muzyczka normalna, tutaj nic się nie dzieje, czyli szukamy, moi drodzy, przejścia, możemy dać przejście po prostu normalne transition z przejść, albo na przykład wchodzimy sobie u siebie, na przykład jak wy macie efekty, ja mam na przykład tutaj jeden swój, czyli ten no signal na przykład, o, coś takiego, sobie dajemy tutaj, tyk. Skróćmy to troszkę, dajemy sobie minus 25, tyk, biegada, super, minus 15, super, to dajemy troszkę większe, okej, okay. To jeszcze nawet krócej dajemy, no i tutaj dzieje się epicka akcja, w sensie, no, epicka. Epicka. Akcja i tutaj dajemy, czekajcie, tutaj muszę znaleźć muzykę, tyk, tutaj dajemy na przykład taka muzyka do fighta, czyli bardziej taka emocjonująca, tylko troszkę głośniejsza, minus 12. I tutaj dajemy sobie jeszcze minus 4. I tutaj wiecie, że jest fajnie, super tutaj to, tego zabił, czyli jest takie bez muzyki, bez muzyczki i potem na przykład wraca taka muzyka funny background, czy taka luźna po prostu, że dalej odcinek sobie leci, nie? Coś takiego. Minus 25. No i coś takiego i znowu leci po prostu muzyka, na to jeszcze na muzykę dajemy sobie przejścia, czyli tutaj audio effects, dajemy sobie tutaj power. I po prostu tak cały film leci, że tutaj ciekawe momenty, tutaj coś sobie gada, to na przykład leci po prostu muzyka, jakieś przybliżenia i takie te, na przykład tutaj dajemy na przykład, że tutaj, nie wiem, wow, przybliżenie, super, takie te i bawimy się tym. I to chyba był ostatni efekt. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, ja byłem Kawson, ty byłeś superwizem, no i zostaw łapkę w górę, bardzo będzie mi miło i suba na kanale.
wbijamy dwa koła. A jak zostawisz tego suba, to też mi będzie bardzo miło. I zapraszam do poprzednich odcinków. I piszcie, jak nagrać kolejny odcinek, czyli jak montować, jak to. A ja wam nagram taki odcinek. Siema!